Witam Państwa. Otwieram obrady 29. sesji Rady Gminy. Witam Pana Wójta, Pana Zastępcę, Panią Skarbnik, Pana Sekretarza, Sołtysów i wszystkich Państwa Radnych. Jeżeli chodzi o sprawy organizacyjne, bardzo proszę o potwierdzenie swojej obecności poprzez system obsługi głosowań, abyśmy mogli stwierdzić kworum. I dziękuję bardzo. Po dłuższej przerwie stwierdzam, że na sesji mamy obecnych 14 radnych, co stanowi ładne kworum do podejmowania decyzji. Proszę Państwa, kolejny punkt, jeżeli chodzi o sprawy organizacyjne, to zatwierdzenie porządku obrad dzisiejszej sesji. Dostaliście Państwo porządek w dokumentach. Czy ktoś z Państwa chce wnieść jakieś zmiany? Nie widzę. W takim razie przejdźmy do głosowania nad zatwierdzeniem porządku obrad dzisiejszej sesji Rady Gminy. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Jednogłośnie został porządek obrad przyjęty. Kolejny punkt, jeżeli chodzi o sprawy organizacyjne, to przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy. Czy ktoś po zapoznaniu się z protokołem chce wnieść jakieś uwagi? Nie widzę. W takim razie przejdźmy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Wszyscy obecni są za przyjęciem protokołu. I na tym zakończymy punkt pierwszy. Przechodzimy do punktu drugiego. Sprawozdanie działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie za 2021 rok. To sprawozdanie otrzymaliście Państwo w materiałach sesyjnych. Czy ktoś chce zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do punktu trzeciego. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2021 rok. I także to sprawozdanie otrzymali Państwo w materiałach. Czy ktoś chce w tej sprawie zabrać głos? Nie widzę. W takim razie punkt czwarty. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2021 rok. Ono także było w materiałach dostarczonych Państwu. Czy ktoś chce zabrać głos? Nie widzę. W takim razie punkt piąty. Informacja wójta gminy Sława Tycze z wykonania planu finansowego rachunku dochodów przeznaczonych na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19. To informacja też była dołączona w dokumentach. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do punktu szóstego, gdzie mamy przyjęcie uchwał w sprawach. I tak już naszym tradycyjnym sposobem dwie pierwsze uchwały. Pierwsza będzie dotyczyła zmian uchwały budżetowej na 2022 rok, a druga wieloletniej prognozy finansowej. Panie Wójcie, prosimy o zabranie głosu. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Panie i Panowie Sołtysi, Szanowni Państwo. Jeśli chodzi o zmiany w uchwale budżetowej, zwiększamy dochody bieżące o kwotę 10 369 zł i 12 groszy.
w tym 141,16 zł od Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowosiłkach w związku z likwidacją rachunku bankowego, 5504,96 zł zwiększone wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, 4000 zł z tytułu zajęcia pasa drogowego, 223 zł z tytułu wpłaty wpisowego za udział w zawodach sportowych, zadania zlecone 500 zł na ćwiczenia gminne, jeśli chodzi o ochotnicze straże. Zwiększono dochody majątkowe w kwocie 564 682,85 zł, w tym 10 500 z tytułu wpływu ze sprzedaży składników majątkowych, czyli sprzedaż drzew na pniu, 125 368,04 zł z tytułu wpływu refundacji z termomodernizacji budynków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 428 814,81 zł z tytułu refundacji z projektu Słowatycze Gmina z energią oraz zmniejszamy dochody bieżące w kwocie 8372 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu. W załączniku numer 3 zwiększono przychody jednostki, czyli załącznik przychodowy, tak, o kwotę 401 119,75 zł i są to niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym w kwocie 21 411,25 zł oraz wolne środki z ubiegłego roku w kwocie 379 708,50 zł. Łącznie plan przychodów i rozchodów na rok bieżący wynosi 3 170 455,54 zł. Zwiększono jednocześnie zadania inwestycyjne w załączniku numer 4. Przebudowa drogi powiatowej Sowaliszna-Nowosiłki o długości 3697 o kwotę 175 000 i zwiększono wartość tego zadania o tą kwotę. Natomiast wartość zadania budowa drogi gminnej w miejscowości Liszna wraz z dokumentacją zwiększono o kwotę 22 600 zł po przetargu. Ogółem plan po stronie dochodów zwiększono o kwotę 566 679,97 zł, natomiast wydatki zostały zwiększone o 967 799,72 zł. Pozostały deficyt w kwocie 401 119 zł zostanie pokryty środkami z niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na koncie. I dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę. W takim razie przejdźmy do głosowania nad uchwałą w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, iż uchwała Rady Gminy Słowatycze z dnia 16 marca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 została przyjęta do realizacji przez wszystkich obecnych. Kolejna, dotycząca zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2022 rok. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę. W takim razie przejdźmy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, iż wszyscy obecni radni są za przyjęciem uchwały Rady Gminy Słowatycze z dnia 16 marca 2022 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok 2022. Kolejna uchwała, trzecia, będzie dotyczyła zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Słowatyczach za 2021 rok i czwarta będzie dotyczyła zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Słowatyczach za 2021 rok. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę. W takim razie przejdźmy do głosowania nad tymi uchwałami w takiej formie, jaką otrzymaliście w materiałach przed sesją. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem pierwszej uchwały dotyczącej Gminnej Biblioteki Publicznej? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, iż wszyscy obecni radni są za przyjęciem uchwały
Rady Gminy z dnia 16 marca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sławatyczach za rok 2021. I przejdźmy do uchwały dotyczącej GOK-u. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, iż uchwała Rady Gminy Sławatycze z dnia 16 marca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sławatyczach za 2021 rok została przyjęta przez wszystkich obecnych. Kolejna uchwała będzie dotyczyła niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Sławatycze środków stanowiących Fundusz Sołecki. Panie Wójcie. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Tutaj wzorem lat ubiegłych proponujemy uchwałę w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących Fundusz Sołecki, tak jak rozmawialiśmy w poprzednich latach. No, przy takim niewielkim budżecie generalnie, jak w gminie Sławatycze, rozdrobnienie tego budżetu, tej części powiedzmy inwestycyjnej na wszystkie sołectwa powoduje to, że gmina nie miałaby żadnych środków tak naprawdę do inwestycji większych. A tutaj widzicie, że jednak te środki na te duże inwestycje, najbardziej potrzebne tak naprawdę, jednak się znajdują dzięki temu. W związku z tym proponuję podjęcie tej uchwały, żeby kontynuować te duże zadania inwestycyjne. Natomiast w każdym sołectwie tak naprawdę, jak sami Państwo wiecie, staramy się, żeby w każdym sołectwie coś wykonać, jakąś inwestycję najbardziej potrzebną dla mieszkańców. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę. W takim razie przejdźmy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, iż uchwała Rady Gminy Sławatycze z dnia 16 marca 2022 roku w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Sławatycze środków stanowiących Fundusz Sołecki została przyjęta do realizacji przez wszystkich obecnych. Kolejna uchwała będzie dotyczyła wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. Panie Wójcie. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Zgłosiła się pani podatnik, która do tej pory dzierżawi tą działkę numer 61. O dalsze przedłużenie umowy na kolejne 5 lat, ponieważ w kwietniu bieżącego roku upływa termin ubiegłej umowy. Wszystkie należności wobec gminy reguluje terminowo. Działka utrzymana jest w dobrej kulturze rolnej. To chyba tyle. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę. W takim razie przejdźmy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, iż uchwała Rady Gminy Sławatycze z dnia 16 marca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas określony dłuższy niż 3 lata oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy została przyjęta do realizacji przez wszystkich obecnych. Kolejna uchwała będzie dotyczyła przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sławatycze na 2022 rok. Panie Wójcie. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, jeśli chodzi o program opieki nad zwierzętami, on jest stworzony w podobny sposób jak ubiegłoroczny. Tutaj ewentualnie mogą się zmieniać środki na poszczególne kategorie wydatków, dlatego że coraz większym, może nie powodzeniem, ale coraz bardziej nasi mieszkańcy widzą potrzebę i doceniają to, że zwracamy 50% kosztów sterylizacji zwierząt. Więc to się cieszy dużym powodzeniem i na ten cel tylko w tym roku
zamierzamy przeznaczyć 2000 zł, 6000 zł na umieszczanie zwierząt w schronisku, usypianie miotów, 500 zł, całodobową opiekę weterynaryjną, 1000 zł, czasowy pobyt zwierząt w gospodarstwie rolnym, 500 zł. Także myślę nawet, że tutaj może nawet i później gdzieś w trakcie roku mogą być możliwe zmiany, dlatego że mówię, przynajmniej jeśli chodzi o te kwestie dofinansowane z sterylizacją i kastracją, one cieszą się coraz większym powodzeniem, co mnie tak naprawdę cieszy, dlatego że dzięki temu mamy mniej tych psów bezdomnych, które musimy wyłapywać. I to widać tak naprawdę od momentu, kiedy wprowadziliśmy tą sterylizację i kastrację, to rok do roku jest jednak tych piesków umieszczanych w schronisku mniej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę. W takim razie przejdźmy do głosowania nad uchwałą. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, iż uchwała Rady Gminy Sławatycze z dnia 16 marca 2022 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sławatycze w 2022 roku została przyjęta do realizacji przez wszystkich obecnych. Kolejna uchwała będzie dotyczyła wyrażenia zgody na przyjęcie zadania zarządzania drogą powiatową numer 1065L położoną na terenie gminy Sławatycze w zakresie pełnienia funkcji inwestora. Panie Wójcie. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rada, Szanowni Państwo. Rada Powiatu Bialskiego podjęła już uprzednią uchwałę o przekazaniu w zarząd drogi powiatowej Liszna Nowosiłki, na którą otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach programu Polski Ład. My w tej chwili podejmujemy uchwałę w sprawie przyjęcia tego zarządu, dzięki czemu będziemy mogli podpisać umowę z wykonawcą i realizować inwestycje. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę. W takim razie przejdźmy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, iż uchwała Rady Gminy Sławatycze z dnia 16 marca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie zadania zarządzania drogą powiatową numer 1065L położoną na terenie gminy Sławatycze w zakresie pełnienia funkcji inwestora została przyjęta do realizacji. Dziewiąta uchwała będzie dotyczyła przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. Panie Wójcie. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rada, Szanowni Państwo, tutaj chodzi o 50 tysięcy złotych na rzecz Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej, ponieważ chcą zakupić nowy samochód pożarniczy. No i chcą w miarę wcześniej te środki, żeby móc ogłosić przetarg, przeprowadzić postępowanie przetargowe, żeby do końca roku tak naprawdę móc ten samochód zakupić i te środki z między innymi naszej gminy, bo to będzie kilka gmin się składało na wkład własny, będą przekazane do dnia 31 grudnia bieżącego roku na rzecz właśnie Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, ale środki będą skierowane do Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę. W takim razie przejdźmy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, iż uchwała Rady Gminy Sławatycze z dnia 16 marca 2022 roku w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie została przyjęta do realizacji 14 głosami. Ostatnia uchwała dotyczy wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz ustanowienie służebności gruntowej na części nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy Sławatycze. Panie Wójcie. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Tutaj chodzi o działkę, na której stoi tak zwany maszt WiMAX-owy, czyli pozostałość po powiatowym projekcie internetu szerokopasmowego. Tak naprawdę ten maszt i ten internet u nas nigdy nie działał, w związku z tym, ale ta infrastruktura pozostała, tak? W związku z tym
tutaj jest, tak była taka propozycja ze strony powiatu, który był koordynatorem tego projektu, żeby im sprzedać całość, wszystkie te maszty WiMAX-owe w całym powiecie, w całych dwóch powiatach tak naprawdę, bo jeszcze jest powiat parczewski, który brał udział w tym projekcie. A tutaj jeszcze jest dodatkowo ustanowienie służebności, dlatego że ta działeczka niewielka jest tak naprawdę wykrojona w środku naszej działki gminnej, więc musi być po prostu jakaś droga dojazdowa dla służb technicznych, w razie czego, żeby dojechać do tego masztu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę. Przejdźmy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała Rady Gminy Słowatycze z dnia 16 marca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz ustanowienie służebności gruntowej na części nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Słowatycze została przyjęta do realizacji przez wszystkich obecnych. Zakończyliśmy punkt 6, w którym były uchwały. Przechodzimy do punktu 7. Informacja na temat działalności wójta w okresie międzysesyjnym. Panie wójcie, prosimy o zabranie głosu. Patrzę w kalendarz, za dużo tego było, żeby to wszystko opowiadać. Może tylko takie najważniejsze sprawy. W tym czasie pomiędzy sesjami brałem udział w dwóch zebraniach wiejskich. Jednym w miejscowości Krzywowolka, za co bardzo dziękuję panu Sołtysowi, że zorganizował takie spotkanie. Mieszkańcy mogli powiedzieć, czego potrzebują i czego oczekują od gminy. Drugie zebranie w miejscowości Jabłeczna w sprawie przekazania przez wspólnotę wsi Jabłeczna działki pod świetlicą wiejską oraz powiedzmy okolice tej świetlicy. Jeśli chodzi o imprezy sportowe, to tutaj byłem obecny na dwóch imprezach sportowych. Jeden walentynkowy turniej służb mundurowych, który się odbywał w Szkole Podstawowej w Słowatyczach, i drugi turniej piłki nożnej gmin Nadburzańskich, piąty turniej. Bardzo duże zainteresowanie tymi imprezami sportowymi. Powiem tyle, że na tyle duże, że musieliśmy odmawiać drużynom, które chciały się zapisać, bo inaczej rozgrywki by trwały pewnie dwa dni. Więc to mnie też bardzo cieszy. Jeśli chodzi o takie kwestie inwestycyjne, odbyły się w tym czasie trzy przetargi. Przetarg na drogę powiatową w Nowosiłkach, czyli to, co dzisiaj była uchwała o przyjęciu w zarząd. Przetarg na kwotę, znaczy może tak, w tej chwili najkorzystniejsza oferta, dlatego że ocena przetargu i ofert jeszcze się nie zakończyła. Najkorzystniejsza oferta to jest 5 milionów 14 albo 5 milionów 15 tysięcy złotych. Czyli ze swojej strony dołożymy do tego 275 tysięcy jako gmina, natomiast drugie tyle, czyli kolejne 275 tysięcy powiat w ten piątek najbliższy 18 marca na sesji dołoży ze swojej strony. Odbyliśmy też przetarg na budowę drogi gminnej i budowę drogi wewnętrznej w miejscowości Liszna. Najkorzystniejsza oferta to była kwota 488 280 zł i 82 grosze. No to tutaj musimy tak naprawdę dołożyć do ceny kosztorysowej 15 tysięcy, a łącznie z dokumentacją 22 600 zł. Te środki, przypominam, które my zagwarantowaliśmy na tą drogę, tak naprawdę też pochodzą z funduszu covidowego, więc realnie tutaj dokładamy między 15 a 20 tysięcy, już musiałbym sprawdzić dokładnie, ze środków gminnych. Chodnik w Lisznej, tutaj przetarg przeprowadził również, przetarg zakończył się w poniedziałek, ten najbliższy, 14 marca. Zarząd Dróg Wojewódzkich przeprowadził ten przetarg i tutaj po tym przetargu najkorzystniejsza oferta to 504 866 zł i 84 grosze. Połowa oczywiście z tej kwoty jest nasza, więc 252 433 zł będzie po naszej stronie.
przy czym 250 tysięcy jest również ze środków covidowych, więc do tego chodnika dokładamy tak naprawdę 2 tysiące. I tak przy tych, jeśli chodzi o te trzy duże przetargi, można powiedzieć, że one są łącznie na kwotę 6 milionów złotych, natomiast my ze swojej strony jako gmina dokładamy mniej niż 300 tysięcy do 6 milionów. Więc to jest, słuchajcie, 5%. Tak. 5%. W tym czasie również odbyło się kilka spotkań komisji do spraw przydziału mieszkań socjalnych i komunalnych nowo wybudowanych na ulicy Włodawskiej. Wpłynęło dużo ofert. Niestety nie mogliśmy wszystkim przyznać tych mieszkań, zarówno socjalnych, jak i komunalnych, z różnych względów. Przede wszystkim ze względów takich, że jeśli chodzi o dochody, tak, tych ludzi, którzy składali wnioski. Wszystkie mieszkania są zapełnione. Pozostało chyba 5 wniosków, tak? Rozpatrzonych negatywnie, ponieważ no, nie zmieścili się w tych progach dochodowych, tak? Więc od kwietnia będzie już, dzisiaj już powinni tam podłączać z PGE prąd, więc myślę, że od kwietnia już powinni się ludzie wprowadzać. Kolejna bardzo ważna sprawa to kwestia uchodźców. Tak naprawdę już od 25 lutego na terenie naszej gminy zaczęli pojawiać się uchodźcy. Duża ich część, spora ich część jest między innymi w klasztorze w Jabłecznej. Tam jest 26 osób na tą chwilę. Nam udało się porozumieć z właścicielem byłego hotelu Agusia, który przekazał nam nieodpłatnie na czas trwania konfliktu na Ukrainie hotel. Dzięki czemu oczywiście musieliśmy tam dokonać niezbędnych remontów, dlatego że tam trzeba było naprawić piec. Kwestie takie przeciwpożarowe, jakieś wyłączniki i tak dalej, żeby to przeszło przez kontrolę sanepidu, przeszło przez kontrolę straży pożarnej, więc tam troszkę musieliśmy zainwestować. To wszystko będzie oczywiście zwrócone przez wojewodę i starostę w 100%, to co zainwestowaliśmy. Na tą chwilę mamy tam 32 osoby, co prawda dzisiaj już 33, bo urodziło się w nocy dziecko, tak, czyli już nie uchodźca, to już Sława Tyczanin można powiedzieć, bo to chłopiec. Jeszcze jedzie do nas, tylko że jadą naprawdę z takiego, tam, można powiedzieć, z Dalekiego Wschodu, więc 2-3 dni zanim dojadą. Jeszcze jedzie do nas 12 osób. Czyli łącznie będzie w hotelu 45 osób. Więcej nie planujemy, bo co prawda mamy jeden pokój wolny, ale w tym pokoju wolnym stworzyliśmy taki pokój zabaw dla dzieci, że ponieważ jest tam 2/3 mieszkańców tego hotelu to dzieciaczki, więc muszą mieć też jakiś taki swój pokój, żeby pobawić się wspólnie, być gdzieś tam razem, żeby zapomnieć o tej traumie. Co jeszcze? W naszej szkole jest już ponad 30 dzieci z Ukrainy zapisanych. My w odróżnieniu od innych gmin nie dajemy tych naszych gości, uchodźców do klas, takich powiem regularnych, tak, dlatego że oni po prostu nie umieją języka polskiego. I w mojej opinii, w opinii pana dyrektora, gdybyśmy zgodnie z wiekiem, z klasą dodawali te dzieci do poszczególnych klas, no to jednak by sprawiało, że nasze dzieci byłyby na tym po prostu, jak to się mówi, stratne. A my zrobiliśmy w ten sposób, zresztą to jest jak najbardziej prawidłowe, że zrobiliśmy tak zwane oddziały przygotowawcze, czyli dla klas 1-3 jest jeden oddział, dla klas 4-6 drugi oddział oddzielny, dla klas 7-8 trzeci oddział. I w tych trzech oddziałach zgodnie z grupą wiekową i klasami są podzieleni Ukraińcy i mają zajęcia tak naprawdę po zajęciach naszych uczniów w szkole. Czyli od godziny tam 13:30 rozpoczynają, 18:40 kończą. 17:30 maluszki, a 18:40 starsi. I to jest takie, wydaje mi się, najrozsądniejsze wyjście,
z całej sytuacji, żeby też nie destabilizować pracy szkoły. A myślę, że z najlepszą też również korzyścią dla tych dzieciaków z Ukrainy. Prowadzą w 90% prowadzą nasi nauczyciele w ramach nadgodzin, czyli to też jest dobre rozwiązanie, bo nie będziemy wtedy płacili tego dodatku, jak to mówią czternastki, nieprawidłowo mówią, tak, tego dodatku na początek roku, bo będą nadgodziny, więc tutaj myślę, że pan dyrektor bardzo, bardzo dobre rozwiązanie zaproponował, ja to rozwiązanie zatwierdziłem. Dodatkowo chcę wam powiedzieć, że w naszej stołówce szkolnej serwujemy obiady dla Ukraińców. Oczywiście oni mają inne ceny niż uczniowie, bo nie mogą mieć takich samych, tak samo niskich jak uczniowie, dlatego że uczniowie są, że tak powiem, liczeni. To jest tylko tak zwany wsad do gara, czyli to, co idzie do garnka, produkty. Natomiast koszt obiadu dla ucznia nie jest nigdy wliczana praca, czyli tam wynagrodzenie pracowników. Tutaj przy Ukraińcach, tak samo jak i innych osobach z zewnątrz, my już te koszty doliczamy, więc dla nich, jak dla naszych dzieci, jest koszt obiadu bodajże 7, tak teraz? 7 zł. No to dla osób z zewnątrz jest 15. Jeśli chodzi o mieszkańców tego naszego gminnego hotelu, to my im zapewniamy w ramach pobytu tam pożywienie w szkole i oni nie płacą. Natomiast wszystkie inne pozostałe osoby z zewnątrz muszą zapłacić jednak za te obiady. Nie wiem, prawdopodobnie może być tak, że będziemy mieli środki, że dostaniemy środki na obiady również dla innych, tych, którzy mieszkają gdzieś tam w innych lokalizacjach, ale na tą chwilę to nie jest pewne, więc zostawiamy to tak, jak jest. No i to chyba z takich ważniejszych rzeczy to tyle. Łącznie uchodźców na terenie naszej gminy na tą chwilę jest koło 70 kilku. W najbliższych dniach myślę, że dojdzie do setki. Ale już z informacji z granicy wiemy, że ta fala uchodźców już jest coraz mniejsza, więc te liczby też będą, myślę, że mniejsze. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przejdźmy do punktu 8. Wolne wnioski, informacje. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos? Bardzo proszę. Panie Jerzy, musi być mikrofon, bo nie będzie nagrane. Damy. Włączony. Panie wójcie, radni przewodnicząca, chciałbym zapytać, czy odnośnie jakichś zbiórek są organizowane wśród, no jak gdyby, ludności gminnej na te cele, bo wójt nic nie powiedział na ten temat. Tak, zbiórki są organizowane, tylko że ja chcę Państwu powiedzieć, jaka generalnie filozofia przyświeca tym zbiórkom. Nie robimy takich zbiórek, jak to się mówi, na hura, czyli zbieramy wszystko w każdych ilościach, no bo żeby po prostu, ja bym nie chciał, żeby to się marnowało, tak? Czyli ogłosiliśmy zbiórkę, tutaj pan starosta bialski, Mariusz Filipi, prosił, żeby zorganizować zbiórkę dla regionu samborskiego na Ukrainie. Taką zbiórkę ogłosiliśmy. Niezbędne rzeczy, takie jak opatrunki, śpiwory, koce, jakieś tam kwestie związane z lekami, to wszystko już pojechało od nas do tego Sambora, zawieźliśmy to do Białej, z Białej pojechało do Sambora. Natomiast my tak naprawdę w trybie ciągłym zbieramy te rzeczy tutaj w GOK-u i tutaj sobie już ci uchodźcy wiedzą, tu sobie przychodzą i wybierają to, co im jest potrzebne. Bo to nie tylko gdzieś tam do hotelu czy ten, tylko każdy, kto jest uchodźcą i mieszka u kogoś prywatnie, może tutaj sobie praktycznie cały tydzień przyjść, zobaczyć, wybrać coś, co mu potrzeba. I konserwy, i leki, i taki prowiant suchy, długoterminowy,
Jest też trochę ubrań, chociaż ja od razu mówiłem, że ubrań proszę nie przynosić, dlatego że no niestety zdarzają się takie sytuacje, że po prostu no ktoś robi wiosenne porządki i przywozi wszystko, co tylko może być. I niestety 90% wtedy z takich ubrań nie nadaje się do przekazania dalej. Więc my generalnie ubrań nie zbieramy. Jeżeli już, to ogłaszamy jakieś krótkie ogłoszenie dosłownie na Facebooku, że potrzebujemy ubrań o takim rozmiarze dla kobiety i tak dalej. I jak już znajdziemy takie, to koniec zbiórki, żeby to się nie gromadziło, no bo nie wiadomo nawet, co później by było z tym robić. I w ten sposób to organizujemy. Drugi taki punkt zbiórki jest w hotelu, gdzie tam też już konkretnie, bo wiemy, kto tam jest, tak? Więc tam już konkretnie ludzie dzwonią, pytają się, jakie są potrzeby, co jest potrzebne i tam już do hotelu przynoszą bezpośrednio. Na tą chwilę akurat te dary są sprzątnięte na czas sesji, na scenę tutaj Goku, ale jest tego trochę, także tutaj ludzie przychodzą i sobie wybierają. Jeśli chodzi na przykład o hotel, to słuchajcie, chcę powiedzieć, że no ja jestem zaskoczony, bo nam tak naprawdę udało się wyposażyć ten hotel w przeciągu kilku dni. Już pomijam nawet fakt, że przez dwa dni prawie 30 osób sprzątało, pucowało mieszkańców naszej gminy, żeby doprowadzić ten 10-letni kurz wymieść z kątów. Ale dzięki ludziom dobrej woli naprawdę udało nam się wyposażyć. I tak na przykład firma Bricoman, tak, przekazała nam grzejniki łazienkowe, ponieważ tam były potrzaskane, mróz potrzaskał grzejniki. Przekazała nieodpłatnie kosze na śmieci, co tam jeszcze było. A, regały takie, można powiedzieć, techniczne na te wszystkie dary. I to wszystko przekazali nieodpłatnie. Druga grupa, taka lubelsko-warszawska, z tutaj nasza krajanka Sylwia Onieszczuk gdzieś wynalazła tą grupę, to znowu zrobili nam zakupy w Ikei na cały samochód, gdzie kupili krzesełka do karmienia, materace, nowe ręczniki, kilka zestawów garnków, noże, kubki, widelce, materace, łóżeczko z materacem, co? Deskę do prasowania, deski do krojenia, no naprawdę no cały samochód zapakowany po dach, tak? No i teraz tak naprawdę co któryś dzień ktoś przyjeżdża tam do hotelu, pyta się, co potrzeba. Ja mówię, jakie są konkretne potrzeby, na przykład nie wiem, że potrzebne są dwie pary klapek o rozmiarze 37 i 35 i to w ten sposób działa. I to jest, słuchajcie, wydaje mi się najlepsze, bo to jest pomoc celowa, nic się nie marnuje, a my jeszcze, powiem wam, my jeszcze z tych nawet darów naszych, które tutaj były i które były jeszcze zawiezione do hotelu, to nawet my z tych darów, kiedy widzimy, że czegoś jest dużo i u nas nie ma takich potrzeb, nie schodzi w cudzysłowie to my robimy jeszcze paczki do innych gmin, kiedy wiemy, że tam potrzebują akurat tego. Więc tak redystrybucja jest, żeby to mądrze w jakiś sposób, a jakichś większych takich składek pieniężnych absolutnie nie. Tu ja jestem akurat zdania, że nie powinniśmy drenować kieszeni naszych mieszkańców, jeżeli nie ma takich potrzeb, a w tej chwili nie ma takich potrzeb, dlatego że wchodzi lada dzień, znaczy już weszła od dzisiaj możliwość refundacji kosztów za pobyt uchodźcy w kwocie 40 zł za tak zwany osobodzień. I tutaj mieszkańcy, którzy mają w swoich domach uchodźców, będą mogli składać do gminy wnioski. My będziemy mieli miesiąc bodajże na rozpatrzenie ich. Znaczy rozpatrzenie, to będzie tak naprawdę weryfikacja pod kątem technicznym, czy wszystkie dane się zgadzają, ponieważ jak ktoś złoży, to dostanie te środki. My dostaniemy od wojewody, a następnie przekażemy te środki wtedy w formie dotacji dla mieszkańców. No i to chyba tyle. Dziękuję. Czy jeszcze coś? Jakieś szczegóły, tak? A właśnie. Słuchajcie, tam
panie, które mieszkają w hotelu, okazało się, że mamy 11 kucharek. Znaczy, no kucharek, no, trochę z przypadku, ale kucharek. I panie, żeby nas mocno nie obciążać jako gminę, jako gospodarzy, wymyśliły, że będą lepić pierogi i pilmieni. Także codziennie od 18 do 20 na 100%, że będą. A można, jak ktoś chce wcześniej przyjść i zapytać wcześniej, to pań będą te pierogi sprzedawały. Także ja bardzo zachęcam, to jest taka fajna forma wsparcia, dlatego że tak, i one się integrują gdzieś tam w tej kuchni, lepiąc te pierogi i nie myślą o tym, co przeżyły i co tam ich ojcowie, mężowie i synowie robią za granicą. No i także myślę, że to taka fajna forma wsparcia, a zawsze dla siebie, dla dzieciaczków gdzieś tam kilka złotych będą miały. Wiadomo, że to nie są duże pieniądze, no nie oszukujmy się, ale codziennie, tak. Oprócz pewnie niedziel, ale codziennie. Ja już próbowałem. U nich to się nazywa nie pierogi ruskie, bo pierogi ruskie to u nas są z ziemniakami i z serem, więc ruskie to nie są, ale to może powiedzmy tak, to są wareniki. Wareniki, czyli pierogi z ziemniakami. Z ziemniakami i z cebulką. Przepyszne. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, jeszcze tak bardzo króciutko, jeżeli chodzi o informacje. Wpłynęło do nas pismo z Komisariatu Policji w Wiśnicach, ponieważ poszukują darczyńców, bo muszą kupić samochód. No oczywiście my zapewniamy o naszym wsparciu bardzo mocnym i tylko na razie na wsparcie duchowe nas stać. Dlatego tylko informacyjnie przekazuję, że takie pismo do nas wpłynęło. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze chce zabrać głos w tej sprawie, w tym punkcie? Już wesoło się zrobiło, także kończymy. Przechodzimy do punktu 9, zakończenie obrad 29 sesji Rady Gminy Sławatycze. Dziękuję wszystkim Państwu za przybycie.